przez 13 lat widzimy, w jakim stanie jest ten most. Jeżeli on byłby regularnie remontowany, chociażby wymalowanie barierek, to nie jest żadna filozofia, można powiedzieć, a nawet włodarze gminy odwoływali się od decyzji inspektora nadzoru budowlanego w sprawie pomalowania samych barierek. To naprawdę to jest wszystko zardzewiałe, niebezpieczne, musi zawalić. Wybudujemy mieszkańcom gmin powiatu pilskiego na terenie największej pod względem liczebności gminy Piła piękny most. Będziemy budowali nowy most. Informacja z piątku, 30 września. Dokładnie w tym dniu otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy Piła. To wypowiedzenie, zresztą nie pierwsze, złożył prezydent miasta Piły, włodarz gminy Piła, pan Piotr Głowski. My jako Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe, bo ja wywodzę się z tego stowarzyszenia, wspólnie z koalicjantami postanowiliśmy pracować. My nie politykujemy, my pracujemy. Prezydent miasta Piły wypowiedział powiatowi pilskiemu porozumienie w sprawie zarządzania drogami powiatowymi. Przypominam, to porozumienie funkcjonowało już od 2007 roku, dokładnie 31 grudnia zostało zawarte. W wielkim skrócie odcinkiem naszych 40 km dróg i obiektów inżynieryjnych w zamian za opłatę w wysokości 2 milionów złotych, która z naszego budżetu powiatowego była wpłacana do kasy gminy Piła, tymi drogami zajmowała się gmina Piła. Można powiedzieć, że to porozumienie funkcjonowało 13 lat. Bez większych zastrzeżeń, oczywiście w niektórych kwestiach mieliśmy sporne stanowisko. Uważaliśmy, że to nie jest tak, że jak jest dobrze, to przejmujący, czyli gmina Piła, może dowoli korzystać z naszych pieniędzy i z całego dobrodziejstwa, a jak jest kłopot, to zwraca się kolejny raz do powiatu. Przypominam również, miasto nie tylko otrzymywało od nas 2 miliony złotych, ale pobierało do własnej kasy również wszelkie opłaty, czy to za reklamy przy naszych drogach, czy za zajęcie pasa drogowego. Co więcej, inwestowaliśmy w drogi w okolicach Piły. Tu widzimy przedłużenie ulicy Kamiennej. Mamy dokładnie już drogę na odcinku Gładyszewo-Zawada. Piękna droga, którą w ubiegłym roku oddaliśmy do użytkowania. Skoro gmina Piła nie realizuje tego zadania, postanowiliśmy sami złożyć wniosek, mimo że to podkreślam, że to nie jest nasz obowiązek, przynajmniej do końca tego roku, przez ostatnie 13 lat, złożyliśmy wniosek do rządowego funduszu po to, żeby otrzymać dofinansowanie. Chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczycie na zdjęciach efekt 13-letniego zaniedbania przez prezydenta miasta Piły. My co roku, tak jak wspomniałem, przekazywaliśmy 2 miliony do budżetu gminy Piła. Co więcej, z tych pieniędzy również powinny być realizowane prace związane z utrzymaniem tego mostu. Co więcej, kwestie związane z bezpieczeństwem są w mojej ocenie najważniejsze i tak jak wspomniałem, dzisiaj od 1 stycznia my przejmiemy
te inwestycje. Przejmiemy zarządzanie naszymi drogami powiatowymi w Pile, jest ich 40 km. Nie spoczniemy na laurach i wybudujemy mieszkańcom gmin powiatu pilskiego na terenie największej pod względem liczebności gminy Piła piękny most. Jestem o tym święcie przekonany. Piękny, ale przede wszystkim bezpieczny. Podobnie jak zapomnianą przez wiele lat ulicę Kamienną. My pracujemy, my nie szukamy usprawiedliwień, my nie szukamy winnych, tak jak to często bywa ze strony włodarzy gminy Piła. Chcieliśmy mieszkańców uspokoić, że my sobie świetnie poradzimy. No można powiedzieć, szanowni państwo, że tak samo jak było z ulicą Kamienną, wielokrotnie nasze propozycje zostawały odrzucone ze strony włodarzy gminy Piła. Tak samo było z mostem. Uczestniczyliśmy z panem dyrektorem w rozmowach. Zaproponowaliśmy, że weźmiemy na siebie, kolokwialnie mówiąc, budowę tego mostu. Ale propozycje nasze zostały odrzucone. My wyciągaliśmy rękę tak samo od ulicy, o ulicę Kamienną, tak samo jak o most na ulicy 11 listopada. Widzimy, w jakim stanie jest ten most. Jeżeli on byłby regularnie remontowany, wymalowanie barierek to nie jest żadna filozofia, można powiedzieć, a nawet włodarze gminy Piła odwoływali się od decyzji inspektora nadzoru budowlanego w sprawie pomalowania samych barierek. Tak jak ten most wygląda, jak on jest zapuszczony, w jakim on stanie jest, który zagraża bezpieczeństwu, można powiedzieć. Tak samo będziemy budowali nowy most. A jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to jeszcze chciałem zaznaczyć, że my jesteśmy odpowiedzialni tylko za wierzchnią część. To wszystko, co pozostaje pod asfaltem, wodociągi, różne kanalizacje, to są zadania własne gminy Piła, bo niejednokrotnie słyszeliśmy, że przebudowa ulicy Kamiennej będzie kosztowała znacznie więcej, ale tam wszystko było wliczone, to co jest zadaniem własnym gminy Piła. Nie rozpaczamy, oczywiście bierzemy się do pracy od 1 stycznia. 40 km naszych ulic na terenie gminy Piła będzie odśnieżane przez nasze służby. No oczywiście w postępowaniu przetargowym będziemy się również wspierać podmiotami zewnętrznymi. Dzisiaj już w tym tygodniu robimy pierwsze analizy. Zastanowimy się nad częściowym zakupem sprzętu, żebyśmy mogli szybko reagować, prawda, żeby mieszkańcy nie czekali, aż przyjedzie, prawda, pług i odśnieży na przykład zasypaną przez śnieg jedną czy drugą ulicę. Wykaz dróg oczywiście powiatowych, będzie on szeroko dostępny. Dzisiaj są to jedne z podstawowych dróg, między innymi ulica Wawelska, ulica Młodych, ulica Rydygiera, Wiosny Ludów. Jest ich łącznie przeszło 20. Myślę, że sobie doskonale z tym poradzimy. Wreszcie te drogi będą miały gospodarza. Pokażemy, jak powinno się zarządzać tego typu drogami. Zresztą myślę, że za nami nie stoją słowa, ale przede wszystkim czyny. Naszą siłą jest to, że jesteśmy przede wszystkim konsekwentni w tym, co robimy na co dzień.